Mijają 23 lata od katastrofy promu Jan Heweliusz. Jednostka zatonęła na Bałtyku wraz z 55 osobami. Dziś na cmentarzu centralnym w Szczecinie pod pomnikiem upamiętniającym ofiary katastrofy złożono kwiaty i odczytano nazwiska tych, którzy zginęli. Jednostka należała do armatora Euroafryki i zatonęła niedaleko niemieckiej wyspy Rugia. Dziś też z promów płynących do Szwecji w miejscu tragedii zostaną zrzucone do wody wiązanki kwiatów. To są wiadomości Radia Szczecin. Szczecinianin organizuje konwój humanitarny w Syrii. Paweł Krzysiek jest rzecznikiem Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Polak pomaga, aby z Damaszku do Omadaj dojechało prawie 50 ciężarówek z lekami, jedzeniem i ubraniami. Paweł Krzysiek urodził się w Szczecinie, skończył Uniwersytet Szczeciński i wyjechał robić doktorat do Londynu. Później pojechał do Syrii, by uczyć się języka arabskiego. Od 5 lat w Syrii toczy się wojna domowa między rządowymi siłami Baszara al-Assada i zwolennikami Państwa Islamskiego. Więcej na radioszczecin.pl. Więźniowie z Goleniowa wychowują psy. 5 mężczyzn pod okiem trenerów uczy czworonogi posłuszeństwa. Zwierzęta, które trafiły do zakładu karnego z przytuliska w Budnie, są w ten sposób przygotowywane do adopcji. Każdego dnia uczą się wykonywania prostych komend oraz dyscypliny. Z kolei więźniowie dzięki zajęciom ze zwierzętami dowiadują się, jak radzić sobie ze stresem bez użycia przemocy. Psy zostaną w goleniowskim więzieniu do końca stycznia. Później Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami będzie starało się znaleźć dla nich nowe domy. Pochmurno, 2 stopnie na plusie i możliwe opady śniegu. Wiatr południowy umiarkowany, ciśnienie niskie, ale stabilne. Na dobry koniec dnia Radio Szczecin na wieczór. Obniżenie wieku emerytalnego to jedna z najważniejszych obietnic prezydenta Andrzeja Dudy. Kobiety mogłyby skorzystać ze świadczenia w wieku 60 lat, a mężczyźni 65. Swoje propozycje przedstawili też związkowcy, m.in. o składkowanie wszystkich umów cywilnoprawnych czy szybsze przechodzenie na emeryturę przez nauczycieli. Zmiany miały zostać wprowadzone od początku tego roku, tymczasem według ministra finansów potrzebnych na to środków nie ma w budżecie. Co dalej z systemem emerytalnym?